Do 2045 roku amerykańska firma Humay chce opracować sposób na wskrzeszanie zmarłych. Firma ta od dawna obmyślała koncepcję osiągnięcia długowieczności, lecz teraz znalazła ona rozwiązanie dość niestandardowe i planuje je wdrożyć do 2045 roku. Szefem innowacyjnego projektu jest niejaki Josh Boccanegra, biznesmen ze Stanów Zjednoczonych. Naukowcy chcą przechowywać ludzki mózg w stanie zamrożonym w specjalnym naczyniu, aby następnie przeszczepić go do bionicznego ciała. Boccanegra, realizując swoje zadanie, próbuje przechytrzyć plan Boga. Warto zauważyć, że nad zatrzymaniem procesu starzenia pracują naukowcy z całego świata, a i tak śmierć jest nieunikniona. Komórki starzeją się i zużywają, bo jest to naturalny bieg życia. Jednak Amerykanie z Humay chcą wprowadzić metodę ochrony mózgu jako głównego narządu w ludzkim ciele i w przyszłości zamierzają resytuować go, projektując bioniczny korpus, aby oba elementy mogły współdziałać i sprawnie funkcjonować. Na tą usługę będzie oczywiście stać tylko bardzo bogatych ludzi, którzy są gotowi do zamrożenia swojego mózgu po śmierci. Naukowcy zapewniają, że gdy przyjdzie godzina X, są oni w stanie dać im szansę na drugie życie.